Piękny temat, bo na morzu najwięcej wieje. Ustawianie wiatraków na morzu jest świetnym pomysłem, czego mamy w Skandynawii przykład. Powinniśmy się od nich uczyć. I tutaj jak najbardziej jest to jeden z sposobów pozyskiwania energii, w który powinniśmy inwestować. No nie wiem, jakie są warunki u naszych wybrzeży Bałtyku, ale jakby dobrze od sąsiadów ze Skandynawii poduczyć się i wziąć z nich przykład, to myślę, żeby to było możliwe do zrealizowania również u nas. Polska charakteryzuje się tym, że na lądzie prędkości wiatru nie są zbyt duże. W związku z tym nie powinno się budować elektrowni wiatrowych wewnątrz kraju, bo ich czas użytkowania jest na poziomie rzędu 1200-1500 godzin mocy zainstalowanej. Natomiast elektrownie, które budowane są na morzu, ich czas użytkowania mocy zainstalowanej jest na poziomie 4000. Ten czas użytkowania powoduje, że cena energii elektrycznej jest znacznie niższa niż elektrowni, które budowane są na lądzie. No jest pewien problem z elektrowniami morskimi w tym sensie, że trzeba tą energię z morza sprowadzić przy pomocy kabli lub niektóre kraje stosują wytwarzanie wodoru, czyli kolejnego paliwa do napędu głównie samochodów. W ten sposób znacząco oszczędza się emisję zanieczyszczeń do środowiska. Bo ze spalania wodoru mamy wodę, która jest przyjazna dla środowiska. Morska energetyka wiatrowa byłaby już lepsza niż taka lądowa, ponieważ tam na morzu nie przeszkadzałaby ani ludziom, ani te infradźwięki by nie przeszkadzały. Mam nadzieję, że byłaby dużo lepsza. Natomiast tak czy inaczej, tamtędy też ptactwo ma swoje kursy, ma swoje szlaki. I to na pewno im by przeszkadzało. Musiałoby się to zmienić, swoje marszruty, i to mogłoby nie być takie dobre. Budowa elektrowni na morzu, uzależniona jest od głębokości tego morza i praktycznie buduje się na głębokościach. Jeśli morze ma więcej niż 20, a mniej niż 40 metrów. Przy czym w warunkach polskich mamy na Bałtyku mielizny, gdzie w przeszłości przewidywało się, że te mielizny się podniesie i praktycznie utworzy się sztuczne wyspy. Na Bałtyku w ten sposób posadowi się te elektrownie. No a elektrownia na morzu ma znacznie lepsze warunki pracy, ponieważ nie mamy porywów takich wiatru, napływ wiatru jest w sposób ciągły, w związku z tym dość stabilny proces wytwarzania energii elektrycznej w tych elektrowniach. Generalnie lepsza jest niż lądowa, ale uciekałbym od wiatrowej. A myślę, że w warunkach polskich to jest jedyny sposób, żeby budować na morzu, ponieważ wewnątrz kraju nie mamy warunków, żeby budować po stosunkowo niskiej cenie energii elektryczną. Energia z elektrowni węglowych to jest rzędu 220 zł za megawattogodzinę. Natomiast wewnątrz kraju, tu na Dolnym Śląsku, to jest rząd 800 zł za megawattogodzinę, czyli znacznie wyższa cena tej energii. Natomiast na morzu mamy ten czas użytkowania znacznie dłuższy, w związku z tym
cena energii zbliżona jest do ceny referencyjnej, które stosowane są obecnie w Polsce.